Z nami Robert Gibaszek, zawodnik AZS-u Koszalin, dla którego dzisiejszy mecz był o tyle ważny, że obchodzi dzisiaj swoje 20 urodziny. Robert, trener Zoran Sretenowicz zaufał ci dzisiaj, wpuścił cię na ostatnie minuty spotkania, no i wykorzystałeś swoją szansę. Ku uciesze publiczności trafiłeś za trzy i chyba sam sobie sprawiłeś tak naprawdę największy urodzinowy prezent. No, bardzo się cieszę. Fajne jest to, że akurat dwa lata temu też zdobyłem swoje pierwsze punkty też z siarką. I też właśnie blisko gdzieś swoich urodzin. Także bardzo się cieszę, dziękuję trenerowi, że dał mi szansę i no, dzięki wielkie po prostu. No właśnie, ciężka praca popłaca, można by tak powiedzieć, ponieważ dzisiaj z Pawłem oboje znaleźliście się na parkiecie. Czy, powiedz szczerze, czuliście tremę, czy trzęsły wam się ręce? Dookoła masa publiczności, a wy wchodzicie na parkiet i ogromna odpowiedzialność spoczywała na was, ponieważ Paweł rozgrywał, ty grałeś jako rzucający obrońca. To znaczy, ja mogę powiedzieć po sobie, że trema była, bo to, że tak powiem, trenujemy, a nie gramy i to jest, no musimy liczyć na takie mecze jak teraz, że chłopaki zrobią taką przewagę, gdzie możemy wejść i po prostu zrobić swoje, pokazać to, co potrafimy. A tak jak powiedziałeś, cały czas ciężko trenować i tyle. Dzisiaj twoje urodziny, jutro święta wielkanocne. Kiedy tak naprawdę z chłopakami opijesz swoją dwudziestkę, a także swoje trzy punkty w dzisiejszym meczu? Po zdobyciu medalu dopiero. Nie, teraz nie. Trener powiedział właśnie, że mamy dwa dni wolnego i mamy odpocząć, mamy myśleć o meczu z Kotwicą, który jest w piątek, nie jest w sobotę, czyli mamy 4 dni na przygotowania. Powiedział, że nam ufa, daje nam 2 dni wolnego i nie chcemy złamać tego zaufania i zrobić tak jak mówił, nie? Czyli po prostu odpocząć. Dziękujemy serdecznie. Naszym rozmówcą był solenizant Robert Gibaszek, który obchodzi dzisiaj swoje 20 urodziny.